Szanowni mieszkańcy gminy Konstancin Jeziorna, jako społeczni obywatele Konstancina złożyliśmy na ręce starosty piasocińskiego Jana Dąbka pismo z prośbą o bezpłatne użyczenie lodowiska gminie Konstancin Jeziorna. Takie pismo odebraliśmy dzisiaj i odpowiedź, proszę Państwa, jest pozytywna. Starosta piasocieński jest gotów, aby bezpłatnie przekazać w użyczenie gminie Konstancin Jeziorna lodowisko. My również ze swojej strony przed chwilą złożyliśmy pismo do pana burmistrza Kazimierza Jęczuka z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego apelu, naszej inicjatywy i o wyrażenie zgody na to, aby takie lodowisko powstało. Chcę zaznaczyć Państwu, że jeżeli się uda, to będzie to pierwsze lodowisko z prawdziwego zdarzenia, które my, mieszkańcy Konstancina Jeziorny, będziemy mieli na naszym terenie. Chcielibyśmy, aby takie lodowisko znalazło się w zespole szkół nr 1 przy ulicy Wojewódzkiej w Skolimowie, na boisku, które jest oświetlone, które jest, wydaje nam się, dobrą lokalizacją, ponieważ ta dzielnica i tak jest zaniedbana, tak więc byśmy mogli trochę tą dzielnicę rozruszać. Proszę Państwa, chciałbym, abyśmy teraz posłuchali przez chwilę tego, co rok temu mówił pan burmistrz Kazimierz Jańczuk. Bardzo dużą uwagę przywiązuję do dania możliwości lepszego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. I w najbliższym czasie także przedstawię kolejne koncepcje, gdzie możemy takie obiekty zlokalizować. I liczę mocno na duże wsparcie młodzieży, ich pomysły. Jestem tu otwarty i proszę, żeby młodzież je przekazywała na bieżąco. Będziemy analizować i wspólnie rozważać możliwości tworzenia jak najlepszego wykorzystania czasu wolnego w sporcie, rekreacji i turystyce. Tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, pan burmistrz liczy na duże wsparcie młodzieży, na nasze inicjatywy, na nasze pomysły. Tak więc, panie burmistrzu, przedstawiamy panu pomysł rozstawienia w Konstancinie Jeziornie lodowiska. Prosimy pana o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. No, wydaje mi się, że nie muszę tutaj dużo mówić, jakie pozytywne efekty przyniesie rozstawienie tego lodowiska akurat właśnie w Konstancinie Jeziornie. Proszę Państwa, a ja z kolei zapraszam Państwa do śledzenia postępu prac przy wydawaniu decyzji, czy to lodowisko powstanie, czy nie, na naszego bloga konstancin.blog.pl. Ten adres strony właśnie Państwu się wyświetla na dole strony. Również jesteśmy na Facebooku, proszę nas szukać jako społeczni obywatele Konstancina. Tam będziemy zamieszczali aktualne informacje. Tam również znajdą Państwo oryginały naszego pisma, które złożyliśmy przed chwilą panu burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi. Teraz Państwu to pismo się właśnie wyświetla na ekranach. Tam też Państwo znajdą pismo od starosty piasocińskiego Jana Dąbka. No i co, proszę Państwa, w sobotę jesteśmy na targowisku miejskim, gdzie od godziny 6 rano będziemy zbierali podpisy poparcia pod naszą inicjatywą. Do godziny 12 zbieramy te podpisy. W poniedziałek składamy petycję z podpisami, które przekażemy panu burmistrzowi na jego własne ręce. Tą petycję również Państwo znajdą na blogu. Życzę Państwu, aby to lodowisko powstało w Konstancinie i abyśmy mogli przez najbliższe miesiące cieszyć się sztuczną ślizgawką, bo proszę Państwa, no nic nie ma lepszego jak lodowisko, pogoda sprzyja, tak więc do zobaczenia na bloga, do zobaczenia, myślę, na lodowisku w Skolimowie. Dziękuję bardzo.